Mateusza, dobrze? Siódmy wers. 7-7, łatwo zapamiętać. Proście, a będzie wam dane. Amen? Proście, a będzie wam dane. Amen? Powtórzmy to. Proście. O co proście? Tak, o wszystko. Ale teraz musimy sprecyzować, co chcemy. Amen? Konkretnie. Konkretnie. Nie, Panie, błogosław moje życie i tak, żeby było dobrze i halleluja, bo Ty jesteś dobry, Jezu, jesteś Bogiem wszelkiego stworzenia, amen, Twoja łaska jest to dobroć. Nic z tego się nie rozumie tak naprawdę, tak? Widzisz, amen? Amen. Tak? Trzeba precyzować, ja chcę królika niebieskiego, tatuś. I tatuś tylko się łapie za kieszeń, a tatuś w niebie jest... Ma koniczków, ile tylko chcemy. Jakie chcemy. Dlatego jest bardzo ważne sprecyzować, co się chce. Ja precyzowałem. Panie, daj mi rodzinę, czyli ludzi wierzących, w których ludzie zaakceptują mnie takim, jakim jestem. Wiedziałem, że coś jest nie tak jeszcze zrobionego we mnie. Ja byłem już na nowo narodzony, ale wiecie, pewne rzeczy tak szybko nie opuszczają człowieka. Prawda? Tak? Tak by się chciało. Ale no nie bardzo. Pornografia mnie nie chciała tak szybko opuścić, jak ja chciałem ją opuścić. Przyjaciele tak szybko nie opuszczają. Tak się żyje przez wiele lat. Więc tu jest napisane, proście, a będzie wam dane. O co proście? Szukajcie, a znajdziecie. Czego szukasz? Zgubiłeś kiedyś złotówkę? Kto z was zgubił złotówkę? 5 złotych. Szukałeś? Nie? Gdzie jest 5 złotych? Gdzie jest? 5 złotych. Nie. Wiesz. Adam, pomóż mi. 5 złotych zgubiłem. Ja. Byłeś w takim, tak? Nie. Czy 5 złotych tak się nie dzieje? Zgubiłeś więcej? Stówę? Nie stówę? 3, ja zgubiłem więcej. Ja zgubiłem tyle, że zaangażowałem mnóstwo ludzi do szukania portfela. Dowodu, prawa jazdy, kart kredytowych. Poszedłem do kierownika supermarketu, żeby mi puścił przez kamerę, żeby nie zostałem ukradziony, kiedy, jak. Wszystko było udostępnione. Bo zgubiłem więcej. Wiesz, kiedy jest coś, czego nie potrzebujesz lub nie chcesz w życiu, nie modlisz się o to. O 5 zł, kiedy się zgubi czegoś, to się tego nie chce nawet szukać. Niech będzie błogosławiona ta osoba, która znajdzie to 5 zł. Ale kiedy się więcej zgubi, to nie chcesz, żeby tamta osoba była pobłogosławiona. Szukasz tego. Gdzie to jest? Szukasz. Amen. Szukasz tego. Jak skarbu. I kto szuka, to znajdzie. Kto prosi, to otrzyma. Chciałem dzisiaj zainspirować się. Szukaj i proś, i precyzuj, co chcesz. Ja chciałem grupy ludzi, która będzie mnie kochała. Amen. Ja chciałem grupy ludzi, która będzie mnie kochała, która będzie się w jakiś sposób troszczyła o mnie i ja będę mógł to odwzajemnić. Amen. Amen. Ktoś, kto pokocha mnie z moimi przywarami. Ktoś, przed kim nie będę musiał udawać. Amen. Tutaj powinno być amen. Wstęp. Już się zbliżam do końca. Każdy bowiem, kto prosi, otrzymuje, a kto szuka, znajduje, a kto kołacze, temu otworzą. I tutaj skracam
może tak. Czy jest między wami taki człowiek, który gdy go syn będzie prosił o chleb, da mu kamień? Albo gdy go będzie prosił o rybę, da mu węża? Nie, nie jest to możliwe. Bóg Ojciec mówi, nie, nie jest to możliwe, żeby ktoś, kto kocha drugą osobę, dał za nas chleba, kamień. Ja nie dam swojej córce kamieni bez jedzenia. Masz tutaj, połam sobie ząbki. Super, to jest taka bułka. Twarda. Nie. To by pokazywało, jakim jestem bezczelnym ojcem. Okropnym. I taki nie jest Bóg, który jest w niebie. Jest dobry, więc kiedy go prosimy o chleb, to dam nam chleb. Jeśli prosimy go o rodzinę, czyli kościół, ja to nazywam, to da nam taki kościół, jaki, co? O jaki go prosimy. Amen. To da nam takie życie, o jakie prosimy go. Halleluja. Amen. 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 Bóg da ci to, o co go prosisz. Musisz wiedzieć, o co tylko prosisz. Co to jest? Jak to? Nazwij to. Spróbuj to nazwać. Amen. Amen. Zacznij to nazywać. Duży kościół. Nie wiem, jaki jest w twoim pojęciu duży, ale ludzie tacy, taka muzyka, takie uwielbienie, prawda? Możesz zobaczyć pewne rzeczy w duchu. Amen. Żeby potem prosić o nie. Amen. 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 Hello. Hello. Bo inaczej, jeśli nie będziemy prosili, to będziemy żyli w oparciu o okoliczności. Jeśli nie będziemy żyli w oparciu o to, co widzimy w naszym duchu, to zacznie nam diabeł podawać rzeczy na tacy w postaci różnych wydarzeń. I będziemy żyli od jednego problemu do drugiego, od jednego wyjaśnienia do drugiego, od jednej kłótni do drugiej kłótni, od jednego podziału do drugiego podziału, od jednej frakcji do drugiej frakcji, od jednej awantury w rodzinie do drugiej awantury. Jeśli nie będzie w naszym sercu i w umyśle, bo jesteśmy rozumnymi osobami, wyobrażenia tego, co chcemy, wiesz, to jest tak, jak wy wiecie, jakie chcecie mieć małżeństwo. Więc chcecie i dążycie do tego ze wszystkich sił. Ja wiem, w jakim miejscu chcę mieć swoją żonę i swoje córki. Więc ja to kreuję w modlitwie. Panie, tak, śmak, Panie, ja to, wiesz, ja prawie chucham na nie. Bo wiem, że wiem, co chcę. Amen. W kościele natomiast nie wiemy, co nam dzień przyniesie, co nam usługujący, co nam tam konferencję, co nam Gustaw Seweryn przyniesie, co nam pastor Weckman. O tak, o halleluja. Ja mówię tutaj o swojej frakcji. Nie jestem z żadnej frakcji, naprawdę na marginesie. Wiesz, i można żyć tak z dnia na dzień. I Bóg tak nie chce, żebyśmy żyli z dnia na dzień. On chce, żebyśmy coś realizowali. Coś, żeby powstało. Amen. Amen? Halleluja. Kiedy się urodziłeś biologicznie, byłeś dzieckiem, to wszedłeś w tak zwane dorosłe... Zacząłeś żyć życiem, które zmierza do dorosłego życia. Tam, gdzie będą decyzje, tam się będzie coś działo, będzie...